Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiejszy odcinek to będzie urodzinowy vlog, bo urodziny obchodzi moja mama. Dlatego myślę, że wszyscy łącznie ze mną życzymy jej wszystkiego najlepszego, ale na prezenty i życzenia przyjdzie pora później. Tymczasem ja zbieram się do szkoły, jak moja mama wstanie też coś nagra, też się z wami przywita, dlatego papa. Cześć kochani. Dzisiaj jest cudowny, piękny dzień dla mnie. Dlaczego? Bo mam urodziny. Dopiero co wstałam, jest godzina 8 rano. Jestem jeszcze bez makijażu, jeszcze nie uczesana, nie pomalowana. Mam nadzieję, że to przeżyjecie. Paulina zaproponowała, żebyśmy na koniec naszego maratonu w ostatnim odcinku pokazały część naszego troszeczkę życia, chociaż już właściwie jesteście w nie bardzo wtajemniczeni, no ale chciała nagrać takiego vloga od rana do wieczora, co się będzie dzisiaj u nas działo. No to jak mi taki pomysł podsunęła, no to muszę w nim uczestniczyć. Paulina podobno już nagrała swoją część, no to ja nagrywam teraz swoją. Wstałam o godzinie 8. Jestem już po porannej kawusi, którą wypiłam niestety w osamotnieniu. Mąż jest w pracy, Paulina w szkole, no i Paulina nie pije kawy. No, a teraz co mnie czeka teraz? Teraz czeka mnie wstawienie prania, przygotowanie dwóch ciast, przygotowanie sałatek, ponieważ wieczorkiem przyjdzie do mnie rodzinka najbliżsi. No to muszę wszystko przygotować, żeby na ich przyjście było wszystko super ekstra klasa. Tak więc czeka mnie dzisiaj pracowity dzień. Wyglądam teraz na pewno zdecydowanie lepiej. Umyłam się, uczesałam, pomalowałam, no i ubrałam się, żeby iść na zakupy. Więc teraz wychodzę na zakupy, ale może pokażę wam się, jak wyglądam. Może to kogoś z was interesuje. A, muszę tak to pokazać. Ubrałam sobie wygodne buty. Spodnie w kratkę. Jest ciepło, więc nie są długie. Tak, chyba do butów tak fajnie codziennie wyglądają. I czarną taką bluzkę oversize. Taka luźna, pod spodem zwykła bokserka. I biżuteria, którą już widzieliście. Naszyjnik z kulkami w lookbooku Wiosna. Był już zaprezentowany. No i ja wyglądam tak. Chciałam ubrać spódnicę, ale niestety mam problem taki, że mam okropnie bladą cerę. Nie chodziłam do solarium, bo musiałabym naprawdę mieć dużo wizyt, ponieważ moja skóra jakoś tak nie wchłania słońca i bardzo ciężko się opala, chociaż uwielbiam opaleniznę, ale żeby być opaloną, muszę poświęcić na to naprawdę dużo czasu. I mam strasznie blade nogi. Nie ubierając rajstop, naprawdę wygląda to niefajnie. Mi się akurat osobiście nie podoba, więc dopóki naprawdę nie będzie upałów i sobie nóg nie opalę, to będę musiała chodzić w spodniach. No a lubię czasami założyć sobie spódnicę. No ale nic, szkoda czasu, muszę iść na te zakupy, bo potem jeszcze czeka naprawdę dużo, dużo pracy. Ja już tutaj w kuchni działam. Praca wre. Już jajka ugotowane na sałatkę. Makaron z zupki chińskiej. Też przygotowany i też na sałatkę. Bardzo dobra. Jedna z ulubionych od Pauliny. I ja tutaj już mam przygotowane ciasto. Tiramisu. Pychota. Jak chcecie, to wam kiedyś przepis podam, jak my je robimy. Ale w necie idzie naprawdę dużo przepisów znaleźć. Ja mogę tylko polecić i powiedzieć, że naprawdę super ciasto. Mi jeszcze brakuje na górę posypać tutaj kakaem, więc zaraz to zrobię. I zrobimy teraz kakaowy śnieg. Serek mascarpone z biszkoptami, z kawą naprawdę się super komponują. Na pewno jedliście już kiedyś. Ach, pięknie. I teraz tylko ofoliuję i do lodówki. Teraz pora na drugie ciasto. To będzie klasyka. Biszkopcik wczoraj już upiekłam.
taki piękny sobie biszkopcik. I to będzie biszkopt z bitą śmietaną i z truskawkami, brzoskwiniami i na górze galaretka. Ale co Wam muszę powiedzieć? Muszę powiedzieć, że miałam ogromną trudność z użyciem bitej śmietany. Kremówka z Biedronki nie chciała mi się w ogóle ubić, co mi się jeszcze naprawdę nie zdarzyło. Jest to ta kremówka, powiem Wam. Ta kremówka nie sprawdziła mi się. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, a dzisiaj miałam masakrę. Więc co zrobiłam, żeby uratować moją bitą śmietanę? Musiałam dać tam żelatyny, żeby troszeczkę po prostu była w stanie stałym, a nie płynnym. Mam nadzieję, że to pomoże i się to wszystko tak nie rozwali. Także ja teraz będę nakładać kremówkę na biszkopt, a potem ładnie obłożymy owocami i na górę damy galaretkę. Pokażę Wam wynik. No i teraz pora, żeby na tą kremówkę moją, mam nadzieję, że zastygnie, nałożyć owoce. Mam przygotowane brzoskwinki i truskawki. Spróbujmy, czy te truskaweczki są dobre. No to teraz co? Najpierw truskaweczki. Wszyscy na pewno czekają teraz na truskaweczki. Mam nadzieję, że coś fajnego mi wyjdzie. Tylko ciężko mi teraz układać jedną ręką, mówiąc szczerze. Więc znowu muszę odłożyć aparat, bo Paulina jest w szkole i mi niestety na razie nie pomaga. Wiecie co? Dopiero teraz właśnie pomyślałam, że przecież mam statyw i mogę z niego skorzystać. No ale dzisiaj w urodziny naprawdę trzeba mi to wybaczyć. Nie wiem, co bym Wam mogła poopowiadać przy robieniu ciasta. To, że to jest najlepsze ciasto i najłatwiejsze. Biszkopt, kremówka, pod warunkiem, że się da ubić, a nie tak jak ta moja. Owoce i galaretka. Galaretka nam jeszcze nie stężała, więc jeszcze musi poczekać, ale i tak przed zalaniem tego wszystkiego galaretką muszę niestety wsadzić to do lodówki, żeby mi ta kremówka stężała. To jest tak, jak robisz ciasto na niedzielę, to zawsze Ci ono wyjdzie. Nie ma opcji, żeby cokolwiek się nie udało. Ale jak robię ciasto na jakąś okazję, jakieś świąteczne, urodzinowe, to zawsze coś się musi nie udać. Zawsze to jest po prostu notoryczne. Pięknie to już zaczyna wyglądać. Pięknie, pięknie. Czyż to ciasto nie wygląda pięknie? Powiedzcie. Teraz muszę zrobić sałatki, ale nie będę Was zanudzać tym, jak ja je robię, bo to jest przecież nudne, nie? Więc poczekamy może, aż Paulina przyjdzie. Dostałam polecenie od Pauliny, że mam kręcić. Dopiero teraz przyszła ze szkoły, jest godzina 17. Całą robotę sama zrobiłam, naprawdę sama zrobiłam. Wszystkie sałatki, wszystkie ciasta. Niczym mi to moje dziecko nie pomogło. Byłam na teatralnym! Była na teatralnym, a teraz dostałam polecenie, że mam się kręcić. A ona mi da teraz prezent. Nie mam pojęcia, co dostanę. Byłam na kółku teatralnym, więc nie miałam czasu. Czekaj, muszę sprawdzić, czy wszystko jest ok. Proszę, tylko trochę się stopiła. Ale nie, no proszę, trochę się stopiła, ale ja Ci to każę otworzyć. Kinder niespodziankę. Aż się boję. Ona była chyba otwierana. No co ty? Miazga. Cicho. I mam otworzyć to, tak? Jejku! Jakbym wiedziała, że dostanę coś takiego, to bym se paznokcie zrobiła. Jejku, dostałam piękny pierścionek, ale czy on się ten... Reguluje się. Kurde, który paznokieć jest fajny ten. Dostałam od córki naprawdę piękny pierścionek w moim stylu. Mamo, wyślę, się go naszukałam, 3 godziny chodziłam po rynku. Ojejku, po rynku chodziła, słyszycie? Dziękuję, córcia, dziękuję.
i to są szczęśliwe chwile i dostałam jeszcze ten bukiecik od męża i od córci. O, jak pięknie wyglądam razem z... O. Chyba idą pierwsi goście. Dobra, lecę, ja tu coś powiem. Więc chyba muszę otworzyć im drzwi, żeby ich przywitać i zacząć imprezę. I tak nam minął dzionek. Wszyscy goście już poszli i my zostaliśmy z tym całym bałaganem. Paulinka mi teraz powie, że ona jest zmęczona i ona się idzie już kąpać. Jutro rano zaśpię do szkoły. Jutro do szkoły. Muszę być za 15:08, bo teatralne. Więc całym tym bałaganem zostanę ja, a jeszcze muszę filmik zmontować, no bo przecież ona już jest idzie taka spać, bo... obożnie zmęczona, tak. Więc ja jeszcze muszę filmik zmontować, żeby go jeszcze dzisiaj wrzucić na YouTube'a. Tak więc wszystkim, którzy mi na Facebooku życzyli 100 lat, 100 lat, inne takie życzenia, wszystkim wam gorąco dziękuję, bo tych życzeń naprawdę było bardzo dużo. Przeczytałam je tak na szybko. Wszystkim wam bardzo, bardzo dziękuję. No i żegnam się z wami. Pa, pa, kochani. Pa, pa. Mua. Dobranoc.